Witaj wspólnotko chodząca na spacerki modlitewne. Tu mnie przywitało dzisiaj przepiękne niebo w takich różowo-szaro-błękitnych kolorkach. Można sobie wyobrazić na przykład sweterek zrobiony w takie kolorki. Byłby uroczy. O, dzisiaj mam tyle zadań do zrobienia, że po prostu niby niedziela, a nawet się zastanawiałam, czy pójść na ten modlitewny spacerek. O, widzę, że koty nocują w moim domku. Wychodzą stamtąd. Ciekawe. A może tylko po prostu tam sobie coś szukały znowu. Także dzisiaj no... to będzie takie zanurzenie się szybkie w Słowie Bożym z ufnością, że nawet taki szybki wgląd w te treści Boże, że to też przyniesie pokarm na cały dzień, trudny dzień dla mnie dzisiaj, ale ufam, że Pan dzisiaj przyjdzie też do nas, nawet w tym szybkim takim spacerku. Także wołajmy: Duchu Święty, przyjdź, przyjdź Duchu Święty. Daj nam zrozumienie, daj nam też odpocznienie, mimo tego natłoku czasami, tak jak u mnie dzisiaj, to daj nam pokój w tym wszystkim. Także idziemy. Zobaczcie, jaką mamy ilustrację. Wołaliśmy: przyjdź Duchu Święty, i coś tu nam się pojawiło. O. Nawet taki jeden znak, słuchajcie, już daje nadzieję na cały dzień, że wszystko dobrze przebiegnie. Dzięki Ci, Panie, za Twoje małe cukierki. A dzisiejsze niebo nade mną jest naprawdę niezwykłe. Niezwykłe kolory, chmury. Chodzimy już ponad miesiąc na te modlitewne spacerki, ale jeszcze takiego nieba to nie było. Nie pamiętam. I akurat dzisiaj to pierwsze czytanie jest takie bardzo mocne i bardzo mi pasuje w dzisiejszym dniu, że Eliasz zmęczony, już wykończony tymi wszystkimi zadaniami, tym, co się wydarzyło w jego życiu, po prostu chce umrzeć. Siada pod jakimś janowcem, nie wiem, czy to było drzewo, czy krzak, pewnie drzewo, i chce umrzeć. Po prostu się poddaje, kompletnie się poddaje, już za dużo tego wszystkiego. I kładzie się i zasypia, i budzi go anioł. Z jakąś tam potrawą do niego przyszedł, z jakimś porządnym jedzeniem, i mówi: wstawaj, jedz, bo jeszcze długa droga przed tobą. I ten pierwszy posiłek wcale go jeszcze tak nie stawia na nogi, bo on znowu się kładzie, znowu chce, nie wiem, zasnąć, zapomnieć, jeszcze brakuje mu tego resetu, musi się porządnie zresetować. I Pan Bóg to wszystko rozumie, bo anioł po raz drugi go trąca w bok, budzi go i znowu z jakimś tam posiłkiem, drugie danie, Eliasz to spożywa i idzie 40 dni i 40 nocy do Bożej Góry Choreb, i tam następne zadania na niego czekają.
No i myślę o tym moim dzisiejszym dniu i pewnie każdy z Was ma jakieś zadania, może dzisiaj, może w tym tygodniu, które na niego czekają. I warto jest pamiętać o tym, że Bóg jest z nami. Bóg daje nam potrzebne strawy do tego, żeby pokonać te dystanse, czy dystansy, dystansy, te odległości. Które mamy do wykonania. Także chwała Panu. Ale chmury. Chmury u góry. I dzisiejszy psalm. Refren. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. I taki werset mi przyszedł do głowy. Przypomniał mi się, że anioł pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich wybawić. I tutaj nawiązanie do pierwszego czytania, że anioł pański budzi Eliasza, karmi go, żeby mógł iść dalej, pełnić wolę Bożą. Także pięknie to się wszystko spina. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych. Mam dzisiaj kalosze. Może się przejdę po tym ściernisku. Fajne uczucie takiego skoszonego ścierniska. Pamiętam, jak będąc dzieckiem, spędzając wakacje na wsi u dziadków. Jak wiejskie dzieci uczyły mi, jak się chodzi po ściernisku, że tu trzeba tak posuwać nogi, żeby nie pionowo wbijać się w te sterczące słomki ostre, tylko właśnie tak posuwać tymi stopami. One potrafiły, słuchajcie, na boso biegać po ściernisku. A mi było trudno w sandałkach, ale nauczyłam się. O, to były dawne czasy, kiedy się wiązało snopki. Też tego doświadczyłam. Później te takie ostre ościenie z tych kłosów, jak mi się wbijały w skarpetki. To też dzieci się śmiały, że po co skarpetki niepotrzebne. A ja sobie nie wyobrażałam życia bez skarpetek. Taka śmieszna refleksja dzisiejsza. Idziemy sobie po ściernisku. Słuchajcie, ludzie, którzy mieszkacie w miastach, naprawdę takie życie tutaj na wsi jest piękne, urozmaicone. A dzisiejsze jeziorko z tymi chmurami kolorowymi wygląda bajecznie. Także zobaczymy dzisiaj z innej perspektywy trochę. Jak Wam się podoba spacer po ściernisku? Widzę, że coraz zmniejsza się ilość chodzących na te spacerki, także nie wiem, czy może to jest taka naturalna cecha, wiecie, ludzie, którzy po nowym roku podobno w siłowniach jest zawsze full ludzi, a potem ta liczba się zmniejsza. Te jakieś postanowienia gasną, maleją. Tak to z nami jest. I ja specjalnie, zaczynając chodzić na te modlitewne spacerki, nie deklarowałam żadnego wyzwania, że teraz będę codziennie wstawać o 5 i chodzić na modlitwę, tylko postanowiłam to po prostu robić z serca i prosiłam Pana, żeby mi pomógł w tym. I właściwie to się tak toczy, toczy, wiecie, to właściwie bezboleśnie, bo ja niczego nie deklarowałam, nie przysięgałam. Tylko po prostu chcę
chcę z serca modlić się tutaj na łonie natury. Jest pięknie. Tutaj macie taki pierwszy plan. Chwała Ci, Panie. Dzisiejsze drugie czytanie listu Efezjan. Święty Paweł mówi na samym początku o tym, żeby nie zasmucać Ducha Świętego. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. I zaraz w następnym zdaniu wylicza wszystko to, co zasmuca Ducha Świętego. Czyli niech zniknie spośród was wszelka gorycz, wrzaskliwość, uniesienie. Bądźcie naśladowcami Boga. Miłujcie się wzajemnie. To jest to, co zasmuca Ducha Świętego. Czyli gdyby chociaż wziąć gorycz na warsztat, w cudzysłowie, wszelkie rozgoryczenie, wszelkie jakieś, wiecie, a myśmy się spodziewali, że to będzie tak wyglądać lub inaczej. A tutaj wszystko mi się nie podoba w tej wspólnocie. Ci ludzie są tacy niedoskonali. Albo ta moja rodzina, to naprawdę mi się nie udała. Moja żona czy mój mąż. Znowu coś tam zrobił, znowu czegoś nie zrobił. I wpadamy w taką gorycz. A może ta gorycz powoduje też jakieś uniesienie gniewem przy jakiejś byle okazji. Pamiętam, że ojciec Mietek mówił o tym, że czasami we wspólnocie to wygląda tak, jakby z powodu jakiegoś ślimaka na torach to miał się wykoleić cały pociąg. No bo zwracamy czasami uwagę na rzeczy drobne i to nas strasznie denerwuje. A należałoby się uzbroić jeszcze w cierpliwość, tak jak Pan Bóg jest dla nas cierpliwy. Tak my też powinniśmy być cierpliwi dla braci miłosierni. No i tyle. Tutaj zostały na miedzy jeszcze jakieś kłosy. Ilustracja do wczorajszego czytania. O tym przynoszeniu. Zobaczcie, ile tu jest tych ziaren w kłosie. Gdyby policzyć, to powinno być ze stówka. Tu są jakby dwa rzędy chyba. No. Pięknie. Znowu się pojawiło nasze lusterko w postaci kałuży. Padało trochę wczoraj. No i dzisiejsza Ewangelia według świętego Jana. Pan Jezus wskazuje na siebie jako na prawdziwy chleb wstępujący z nieba, nie tak jak kiedyś tam manna, która karmiła Żydów na pustyni, teraz na naszej pustyni życia, można tak powiedzieć, karmi nas sam Bóg, Jezus Chrystus, który zstąpił z nieba i oddaje swoje życie za swoje ciało, oddaje za życie świata, żebyśmy my wszyscy nie poginęli tutaj z nędzy i głodu duchowego. Sam Bóg wyciąga do nas rękę, właściwie nie tylko rękę, ale On sam schodzi na ziemię, żeby nas ratować, żeby nas pouczyć, jak mamy żyć. Jak mamy żyć, żeby kiedyś tam trafić do nieba, mieć życie wieczne. My
Myślę, że też piękne słowa, ale ludzie jak zwykle buntują się przeciwko temu. Żydzi szemrzą przeciwko Jezusowi, jakże on może mówić, że zstąpił z nieba, skoro tutaj żyje jego rodzina pośród nas. I tak myślę sobie, że warto w życiu zauważyć te połączenia tego naszego życia tutaj na ziemi z Bożym życiem, z Bożą obecnością, nauczyć się to dostrzegać w życiu i już nie wątpić, uwierzyć, pamiętać o wszystkich znakach, o wszystkich cudach, które Pan Bóg zdziałał w naszym życiu i dzięki temu budować naszą wiarę i też być wytrwałymi na tych drogach Bożych. No, wytrwałymi w modlitwie, wytrwałymi w różnych dobrych postanowieniach zgodnych z wolą Bożą. To wszystko jest, myślę, ważne w życiu. Taka gorliwość, systematyczność. To są takie cnoty, które nie spadną nam z nieba, które trzeba sobie wypracować. I tak szybko nie rezygnować. Wiecie, jak ci, którzy po Nowym Roku zaczynają chodzić na siłkę, ale później życie i jakieś takie słabości sprawiają, że rezygnują z tego i tam frekwencja spada, strasznie, strasznie spada. No, ale my nie, my tutaj się staramy szukać Pana codziennie, wychodzić codziennie, zbierać mannę na każdy dzień i nawet ten mój dzisiejszy dzień, który się zapowiada bardzo, bardzo gęsto, jest już nakarmiony na samym początku. Także tyle, słuchajcie. Chwała Panu za to, że karmi nas codziennie swoim słowem, że karmi nas swoim ciałem. Jesteśmy tak wyposażeni fizycznie, duchowo i pod każdym względem. I co? Życzę Wam miłej niedzieli błogosławionej, słoneczka, pięknej pogody, jeszcze wakacje. Jeżeli ktoś nie ma wakacji, to ma przynajmniej wolną niedzielę, tak ufam. I z Bogiem! Trzymajcie się! Pa, pa! Zobaczcie, jeszcze na koniec Wam pokażę. Wracamy ze spacerku modlitewnego i już nie ma tych chmurek, które były wcześniej rano. O, gołąbek potwierdza. Siedzi tam na drzewku. Zobaczcie, nie ma tej manny. Już wszystko wyschło o tej porze. Tylko o poranku takie cuda. Pa, pa, z Bogiem.